To był 29 maja 2010 roku, pierwszy wykład na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w obecności jego magnificencji, innych członków Senatu w togach, bardzo uroczysta atmosfera, a za katedrą pan doktor, wówczas jeszcze doktor Tomasz Sowiński, pracownik wówczas Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Tematem wykładu był fizyk na rowerze. Pamiętam, że toczyliśmy takie wielkie koło od roweru po całej auli, co budziło dużą radość dzieci. No i dowiadywaliśmy się, gdzie jest fizyka w rowerze. Otwarcie Uniwersytetu Dzieci w Olsztynie kojarzy mi się nieodłącznie z osobą pana profesora Piotra Zaborowskiego, naszego wykładowcy, lekarza i przyjaciela, który, wolno mi to chyba powiedzieć, od pierwszego wejrzenia zakochał się w Uniwersytecie Dzieci. Zakochał się w tym, co robimy, w tym, jak rozwijamy dzieciaki, jak rozwijamy ich talenty. Wspierał nas od samego początku naszej znajomości i przychodził do nas do warszawskiego biura i mówił od jakiegoś czasu, że wkrótce wybiera się do miasta, w którym warto otworzyć Uniwersytet Dzieci. Był bardzo tajemniczy, do końca nie powiedział nam, o jakie miasto chodzi, a kiedy już było wiadomo, że mowa o Olsztynie, bardzo szybko zorganizował nam spotkanie z jego magnificencją, panem profesorem Józefem Górniewiczem, z innymi decydentami na UWM-ie. No i właściwie to było spotkanie robocze. Odpowiadaliśmy sobie na pytania, co musimy zrobić, żeby jak najszybciej otworzyć Uniwersytet Dzieci na UWM-ie. Od 9 lat na Uniwersytecie Dzieci. Czy warto? Oczywiście, że warto. Uniwersytet Dzieci to dla mnie ciekawa przygoda. Nie żałuję ani jednych zajęć, w których brałam udział. Co dał mi Uniwersytet Dzieci? Dał mi możliwość wysłuchania wielu ciekawych wykładów przeprowadzonych przez osoby, które kochają to, co robią i chętnie się tym dzielą. Ćwiczenia pozwoliły mi odkryć różnorodność nauki i dały możliwość eksperymentowania w wielu dziedzinach. Uniwersytet Dzieci lubię za to, że mogłam poznać różne ciekawe rzeczy, mogłam się fajnie bawić, mogłam poznać, jak działa lodówka i dotknąć małych, słodkich kartuszek. Pełnymi zajęciami na Uniwersytecie Dzieci były to zajęcia, czy raczej chodzą tylko do tyłu. Ciekawymi zajęciami, bardzo ciekawymi, były zajęcia pod tytułem "Czy wszystkie grzyby są trujące?" oraz warsztaty, gdzie szliśmy do studia i kręciliśmy swój własny minifilm. Co jest ciekawego w pracy na Uniwersytecie Dzieci? To, że Uniwersytet Dzieci odpowiada na pytania, które zadały dzieci. Mamo, co jest ciekawego w twojej pracy? To, że mogę się ciągle rozwijać i że mam kontakt z ciekawymi, inspirującymi ludźmi. Drodzy pracownicy Uniwersytetu Dzieci, kochani wolontariusze, szanowni partnerzy, nauczyciele akademiccy, przedstawiciele Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, innych uczelni i instytucji, z którymi współpracujemy w Olsztynie, drodzy rodzice, drodzy studenci, chcę wam złożyć najlepsze życzenia z okazji 10. urodzin Uniwersytetu Dzieci w Olsztynie. Dziękujemy, działamy, kreujemy, doświadczamy, podróżujemy w kosmos. Do zobaczenia w Olsztynie! Niech nasza wspólna kosmiczna przygoda trwa jak najdłużej.